Spotykamy się na sesji, gdzie jest naprawdę bardzo miło. Widzę, że kontakt z innymi bohaterkami naszego projektu świetny. Panie się wcześniej wszystkie znałyście? Nie znałyśmy się wszystkie wcześniej. Ja mam ogromny zaszczyt brać udział w tej sesji zdjęciowej i w tym projekcie. Miałam okazję dzisiaj poznać kilka kobiet, z którymi wcześniej nie złapałam się, zatem... Pani Jolanta Kwaśniewska wypowiadała się na Pani temat w samych superlatywach. Jezu, tak wspaniała kobieta. Jestem tak onieśmielona. Kobieta klasa, kobieta zjawisko, kobieta inspiracja, zatem no, słuchajcie, dzisiaj naprawdę moje serce biło dużo szybciej i to nie za sprawą treningu. Ewo, a potrafisz tak porządnie krzyknąć, ryknąć, kiedy sytuacja tego wymaga? Pytasz o salę treningową czy o życie prywatne? Ja bym wolał zapytać o jedno i o drugie, bo myślę, że powody tego ryknięcia są zupełnie inne. Wiesz co, na sali treningowej zdarza mi się wydobyć z siebie głośny, donośny dźwięk po to, żeby bardziej motywować, po to, żeby zagonić do pracy. Natomiast w domu na co dzień staram się rozmawiać, staram się korzystać z tej takiej podstawowej komunikacji bez podnoszenia głosu. No ale jasna sprawa, zdarza mi się wybuchnąć i poprzestawiać wszystko. Meble w domu. Jestem bardziej chyba grecka niż mój mąż Grek. Dlaczego pytam też o te krzyki i o ten świat męski, który tak się przenika z kobiecym? Ponieważ niektóre panie mają taki sposób na swoich mężczyzn, foszek tak zwany. Czy to też pomaga, żeby czegoś nauczyć? Nie no, to ja muszę przyznać, że w naszej sytuacji nie mamy cichych dni, nie ma takiej sytuacji, żebyśmy nie rozmawiali ze sobą. Każdy jeden temat jest przegadany i omówiony tu i teraz. Nie odkładamy niczego na później, nie zamiatamy niczego pod dywan. Ja myślę, że taka relacja oparta na otwartej komunikacji, na szczerości, na zaufaniu, oczywiście poczuciu bezpieczeństwa, że możemy tej osobie powiedzieć w danej chwili wszystko, no w naszym przypadku się sprawdza. Muszę się na koniec wrócić do siły kobiet, bo taki jest temat naszej dzisiejszej sesji. Czy pani czuje ogromną odpowiedzialność za... Przecież czujesz, Ewo, tę ogromną odpowiedzialność za wszystkie kobiety, które cię obserwują, które starają się ciebie naśladować lub po prostu czerpać motywację z tego, co pokazujesz im w swoich treningach czy we wpisach w sieci, które są dość regularne i długie. Nie będę ukrywać, że czuję się bardzo odpowiedzialna za kobiety, które mnie obserwują, które jakkolwiek czerpią czy siłę, czy inspirację, motywację do działania. Mam tego pełną świadomość, że śledzą mnie zarówno osoby bardzo młode, nastolatki, jak i osoby dojrzałe. Także każdy jeden post, który tworzę, staram się konstruować tak, żeby każdy coś znalazł dla siebie. A radzisz się ekspertów, PR-owych, czy wszystko robisz sama? Bo wiesz, to są czasem takie cienkie granice, żeby czegoś nie napisać, a coś napisać. No właśnie, nie radzę się nikogo. Nie wiem, na ile poradziłam sobie dotychczas, ale mam nadzieję, że każda jedna osoba, która miała styczność z moimi działaniami, skorzystała na plus. Zastanawiałaś się, jak ci to wychodzi, więc ja powiem, tak ci to wychodzi, że miliony Polek cię kochają i my wszyscy także dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, ogromny zaszczyt, że mogłam brać udział w tym projekcie. Wszystkiego dziękujemy. Dobrego.